Cześć! Dzisiaj będzie bardziej na luzie, policzymy sobie ślad węglowy mojej odzieży. Jeżeli macie teraz wolne 15 minut, włączcie link pod filmem, możemy to robić razem. Kilka dni temu znalazłam na stronie TreatUp kalkulator, który oblicza ślad węglowy naszej odzieży. Może na początku powiem Wam czym jest TreatUp, bo wiele razy w moich filmach korzystałam z ich danych. TreatUp jest największym portalem. Na świecie, w sumie, który sprzedaje odzież z drugiej ręki, zawiera 35 tysięcy marek od GAP po GUCCI i mają bardzo zautomatyzowane centra redystrybucji odzieży, i chwalą się tym, że. Redystru redystrybuowali już 65 milionów sztuk odzieży używanej. I oprócz tego wszystkiego, no bo wiadomo, są firmą e, i zarabiają, e, prowadzą też działalność badawczo-edukacyjną i co roku wychodzi raport o stanie e, szaf. Konsumentów, o stanie odzieży używanej, o trendach, jak to się wszystko kształtuje. Ufam temu portalowi, bo wiele razy korzystałam z ich badań. Także jeżeli macie chwilę, zapraszam, żebyście zrobili ze mną ten test. Mam nadzieję, że się wszystko uda, bo nagrywam ekran. Mam tutaj ze sobą laptopa. No to co, to zaczynamy? Jak brudna jest twoja szafa? W ogóle się trochę stresuję, ale myślę, że nie będzie tak źle, bo jeżeli chodzi o 2019, no to nie był rok bez zakupów, ale jednak jednak mogę powiedzieć, że kupuję świadomie i nie kupuję już z fast fashion i staram się ograniczać kupowanie, szczególnie ubrań nowych. Jeżeli kupuję ubrania nowe, to staram się, żeby to były ubrania z polskich, najlepiej polskich, etycznych marek. Dobra, nie przedłużając, policzmy nasz ślad. Pytań jest 11. Jak często kupujesz ubrania nowe lub używane, czyli tutaj um, nie ma zależności od tego czy kupujemy um, nóżki czy rzeczy z lumpa i ja policzyłam, że w ciągu ostatniego roku kupiłam dokładnie 12 ubrań co wydaje nam jedno ubranie na miesiąc. I teraz ciekawostka, a ciekawostki są czymś, co lubimy najbardziej na tym kanale. Nowe ubranie produkuje rocznie 4 miliony ton szkodliwych gazów cieplarnianych. Tutaj chodzi o dwutlenek węgla akurat rocznie i daje to więcej niż 8% składowej części. Yy, Gazów cieplarnianych ogólnoświatowych, i najlepsze, co możemy zrobić dla planety, to konsumować, kupować mniej i więcej e, używać rzeczy powtórnie. I pamiętam właśnie, nie wiem, to chyba było z raportu Ellen MacArthur, e, że właśnie teraz mamy około 8% e, produkcji e, gaz, e, dwutlenku węgla który jest gazem cieplarnianym, jeżeli chodzi o branżę mody. Natomiast szacuje się, że do 2050 roku wzrośnie to aż do 25%. Niestety. Dobra, kolejne pytanie. Jak często kupujesz konkretny rodzaj ubrań? I teraz muszę tutaj posłużyć się moimi notatkami. I tak, mamy góry. Kupiłam 5 topów. I tutaj Zakładam, że nie ma różnicy między nowym ubraniem a ubraniem kupionym z Lumpeksu, bo nie piszą o tym. Jeżeli chodzi o doły, to kupiłam dwie pary spodni. Jeżeli chodzi o kurtki, to kupiłam jedną kurtkę z Lumpeksu. Jeżeli chodzi o sukienki, była to jedna sukienka. I teraz policzę, czy mi się zgadzają. 6, 7, 8, 9. A, gdzie zgubiłam dwie rzeczy. A, marynarka. Marynarka nie jest um, ubraniem na zewnątrz. Marynarka jest zaliczam do topów. I jeszcze jedna bluza do topów. Topów. Czyli mamy razem 12 sztuk, zgadza się. Ok, teraz ciekawostka. Rodzaj ubrań, który produkuje najwięcej dwutlenku węgla to marynarki, suknie i dżinsy. I dżinsy produkują 4 do 5 razy więcej dwutlenku węgla niż T-shirt. I to jest bazując na tym w zależności od tego, jaki ciężki jest materiał, z którego to jest wykonane. I jeżeli będziemy kupować marynarki, sukienki i jeansy z drugiej ręki, z Lumpeksu, to bardzo możemy obciąć nasz wpływ węglowy, jeżeli chodzi o naszą szafę. Ok, dalej. Jak kupujesz Twoje ubrania? No jeżeli chodzi o Lumpex, to kupuję przeważnie stacjonarnie. Jeżeli chodzi o polskie marki, to niestety, pomimo tego, że mieszkam w dużym mieście, to dostępne są one głównie online. I w sumie wcale się nie dziwię, ponieważ to niestety wygląda tak, że jeżeli jesteśmy małym polskim producentem odzieży i chcemy sprzedawać stacjonarnie, nie mając. Wolnych kilkuset tysięcy, myślę, że to tyle kosztuje na sklep stacjonarny, to musimy się posiłkować tak zwanymi showroomami. Niestety te showroomy zabierają aż do 40% z tego, co wiem, ceny. Czyli jeżeli kupujemy coś z polskiej marki w showroomie, która nie jest polskiej marki, to za pośrednictwo showroom zabiera nawet do 40%. Więc ja wiem, że kupowanie online też powoduje. Bardzo duży ślad węglowy, szczególnie jeżeli nie jest to zapakowane ekologicznie. Najczęściej, na, na szczęście, polskie marki e, są dość ogarnięte e, w tej kwestii i większość z nich pakuje ekologicznie. Natomiast e, jeżeli chodzi o to, to ja naprawdę wolę zamówić bezpośrednio online u producenta, bo wiem, że cała marża tak naprawdę idzie wówczas do niego, a nie do pośrednika, który tak naprawdę wypożycza te ciuchy. Ja wiem, że. Lepiej czasami pójść do sklepu stacjonarnego i przymierzyć, ale jeżeli macie wybór, to starajcie się jednak nie zamawiać rzeczy z multibrandowych sklepów, tylko zamawiajcie je bezpośrednio u producenta. Na szczęście teraz jest tak, że jest no w dużych miastach wiadomo, jest dużo targów, między innymi bakalie i bardzo dużo. Polskich producentów wystawia się na bakaliach, można przyjść, przymierzyć, pogadać. Więc, jeżeli chodzi o mnie, to ja myślę, że procenty kształtują się mniej więcej tak, o i odwrotnie że około 80% dobra, w sumie kupiłam w zeszłym roku dużo Zumpexu, to powiedzmy 70% online i 30% w sklepie. I teraz, A, ciekawostka. Kupowanie online średnio daje 60% mniejszy wpływ odcisk węglowy niż kupowanie w sklepie, i około 85% kupowania w sklepie, wpływu węglowego pochodzi z jechania tam do tego sklepu. I tutaj sugerują, żeby starać się unikać ekspresowych przesyłek, jak to tylko możliwe. Wybieranie standardowej przesyłki redukuje ślad węglowy o 50%. I mam. Wątpliwość, wydaje mi się, że oni zakładają, że jeżeli kupujemy w sklepie, to idziemy tam transportem indywidualnym, jakim jest samochód. W Stanach mamy bardzo duże odległości między sklepami, więc może dlatego to tak wygląda, że kupowanie online. Powoduje mniejszy ślad węglowy. No bo jeżeli kupimy w sklepie u producenta i do tego sklepu pojedziemy rowerem, bądź podejdziemy pieszo, bądź zakupy załatwimy przy okazji, no to no nie wierzę, że kupowanie w sklepie ma 60%, kupowanie online w stosunku do tego, co przed chwilą powiedziałam, ma 60% mniejszy odcisk węglowy. Więc jak zwykle, we wszystkim to zależy. Ok, dalej. Jesteśmy przy czwartym pytaniu. Jaki procent odzieży zwracam? Z racji tego, że nie kupuję dużo, nie kupowałam w zeszłym roku dużo i no jednak ciuchy z polskich marek są dosyć drogie. Więc jeżeli kupuję sukienkę za 400 zł, to 5 lat zastanowię się nad rozmiarem, bo kupowanie dwóch rozmiarów. W... Kosztuje mi już 800 zł i to są bardzo duże pieniądze, które na jakiś czas trzeba zamrozić, więc raczej oglądam na stronie, jak tylko się da bardzo lubię, kiedy polskie marki, kiedy marki w ogóle jakiekolwiek piszą na przykład, że modelka na zdjęciu ma tyle wzrostu i nosi ten rozmiar. To jest bardzo pomocne, więc jeżeli jesteście producentem, weźcie to sobie do serca i spisujcie takie rzeczy, będziecie mieli dzięki temu mi zwrotów. I co ja zwróciłam? Ja zwróciłam w zeszłym roku w sumie jedne spodnie, więc jaki procent? Jeżeli kupiłam 12 csiuchów, tych spodni nie, to jest to pewnie około 20%. Muszę tutaj sprostować, że zamówiłam też drugie spodnie, ten sam model, inny rozmiar i je też zwróciłam. Więc tak naprawdę ostatecznie zwróciłam dosłownie dwie rzeczy na 12. I ciekawostka, czy wiedzieliście, że zwracanie mm, odzieży ma znaczący wpływ na środowisko? Tylko 50% odzieży, którą zwracamy, jest sprzedawana ponownie przez producenta, i około 25% odzieży, którą zwracamy, ląduje na wysypisku. Kupowanie online ma trzy razy większą stopę zwrotu, że tak powiem, zwrotu odzieży. Zwracanie przez pocztę powoduje 60% mniejszą emisję dwutlenku węgla. Ok, czyli chodzi o to, że odsyłamy te rzeczy. I przez to zużywamy mniej dwutlenku węgla. Czyli to jest nawiązanie do poprzedniej ciekawostki w sumie, że kupowanie online ma 60% mniejszy mniejszą, mniejszą ślad węglowy, mniejszą emisję dwutlenku węgla. Bo zakładają, że jak zwracamy coś, co zamówiliśmy, to jedziemy to odwieźć samochodem, co jest bez sensu. Więc to jest przerażające Ja ostatnio czytałam raport bodajże z Wielkiej Brytanii, który mówił o tym, że jak zwracamy nasze ciuchy, to właśnie duża część ląduje na wysypisku, ponieważ sklepy chcą być ekskluzywne i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby um, ktoś kupił ciuch, który został zwrócony, co jest dla mnie po prostu wielkim absurdem, ponieważ przecież jak sprzedają to w sklepach, to przychodzą setki ludzi i to mierzą. I te rzeczy są dalej odwieszone na wieszak, po prostu jednorazowość e, współczesnej odzieży. Przeraża mnie. Okej, okay, dobra, jedźmy dalej, bo jesteśmy przy pytaniu, nie my jesteśmy dopiero prawie w połowie. Jaki procent udzież, odzieży kupujesz z drugiej ręki? I teraz znowu posłużę się moimi profesjonalnymi notatkami. I z po, moich profesjonalnych notatek wynika, że 8 sztuk kupiłam z drugiej ręki i 4 sztuki były nowe. Więc jest to matematyka. Czyli 8 do 4, czyli 2 trzecie do 1 trzeciej. E, czyli 66% odzieży było z drugiej ręki, a pozostałe cztery rzeczy na szczęście były z polskich etycznych marek, czyli 30... Aha, ale o tu, tu chodzi, że... A, z ety, czyli jeżeli kupiłam w sumie to wdzianko z Berszki, ale ono było z lumpa, to mam to wliczyć, że to nie jest etyczna marka? To jest bez sensu, więc tak. Więc jak kupiłam to wdzianko z drugiej ręki, jest z Festation, Fashion, bo miała metkę berzki to ja nie wspieram bezpośrednio szybkiej mody, więc zakładam, że ta rubryka dotyczy odzieży nowej, więc 100% a nie mogę, czyli Czyli ten a, a, czyli ok, czyli jest tak jak myślałam, czyli tu y, druga rubryka dotyczy tylko nowych ciuków. Ok, ciekawostka. Sposobem na zmniejszenie naszego śladu jest kupowanie nowych ubrań ze zrównoważonych marek. I tutaj podają między innymi Patagonię, która chyba nie wiem, czy jest dostępna w Polsce. Mamy nasze polskie zrównoważone marki. Na szczęście nie musimy kupować zagranicznych, jest ich coraz więcej, co mnie strasznie cieszy. Zrównoważone marki produkują odzież ze zrównoważonych materiałów zamiast z konwencjonalnych materiałów. Na przykład chodzi tutaj o porównanie konwencjonalnej bawełny i ekologicznej bawełny. Redukuje emisję dwutlenku węgla o 30%. I teraz e, radzą, żeby szukać poliestru z recyklingu, organicznej bawełny, tencelu, modalu albo lnu. Ile rzeczy wypożyczasz na rok? U Myślę, że w Polsce może wyprowadzicie mnie z błędu. Wypożyczanie ciuchów nie jest tak popularne jak w Stanach Zjednoczonych, a żadna ze mnie celebrytka, żeby wypożyczać suknie walowe na ścianki, więc będzie to zero ubrań. Nawet nie wiem skąd bym miała wypożyczyć ubranie, chyba że chodzi o pożyczanie od kogoś, ale raczej szafa, którą mam zadowala mnie w 100% i nie muszę pożyczać ciuchów. OK, pytanie 7 na 11, jeżeli by się ktoś zgubił, ale idziemy takim ślimaczym tempem, że raczej nie da rady. Jak dużo prań robisz na miesiąc? Jeżeli chodzi o mnie, to ja piorę przeważnie raz w tygodniu, z racji tego, że moje ciuchy są raczej w jednym kolorze, w, w, w jednej, jednej palecy kolorów. Więc ja zakładam, że robię 4 yy, prania... Na miesiąc. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak mało, to polecam Wam filmik Ani. O tym filmik miał tytuł: Co robię, że nie piorę. Czy wiedzieliście, że przeciętne gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych, więc warunki trochę inne niż w Polsce, ale średnie gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych robi średnio 5-6 prań na tydzień? Ha, że są z dziećmi. I tutaj wskazówka, że w mniejszej ilości pran nie chodzi tylko o to, żeby pełnić środowisku, ale też o to, że ciuchy po prostu będą nam dłużej służyć, no bo będą się mniej zużywać. Rada, że dla małych plam warto po prostu je punktowo wyprać, umyć, punktowo małe plamy, zamiast wrzucać od razu cały ciuch do prania. Ok, pytanie 8 na 11. Opowiedz nam o Twoich zwyczajach dotyczących prania. Myślę, że jest to głównie zimna woda. Większość moich prań odbywa się w zimnej wodzie. Jeżeli chodzi o suszenie, jest to tylko i wyłącznie suszenie za pomocą powietrza, co pewnie dla średniego gospodarstwa w Stanach Zjednoczonych nie mieści się w głowie, ale tak, żyję w, w kawalerce z suszarką na pranie. Kto wie te dwie, kto, kto nie ma pralni, ten zrozumie. I teraz, czy wiedzieliście, że 75% całkowitej emisji dwutlenku węgla pochodzi z suszenia naszych ciuchów w suszarce elektrycznej? Suszenie na powietrzu jest najlepszą, zrównoważoną drogą do wysuszenia ubrań. Pranie ubrań w zimnej wodzie redukuje pływ węglowy o 10%. Pytanie 9 na 11. Jak dużo ciuchów w miesiącu czyścisz chemicznie? W zeszłym roku wyczyściłam chemicznie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to płaszcz z wełny, prawie w 100% z wełny. Druga z nich to kurtka, która ma w sobie pierze. Więc są to dwa ciuchy na rok. Więc zaznaczenie jednego ciucha na miesiąc byłoby przegięciem i przeskalowaniem tego, co robię, więc zostawię tutaj zero. I teraz jeżeli chodzi o moje podejście do tego, że właśnie powiedziałam przed chwilą, że mam wełniany płaszcz i kurkę spierza, myślę, że znacie moje podejście. Jeżeli mnie oglądacie już od jakiegoś czasu, jest ono takie, że kupując ciuchy z drugiej ręki, które są pochodzenia zwierzęcego, nie wspieram bezpośrednio producentów tych ciuchów, pokupuję je z drugiej ręki, a wspieram środowiska, bo po pierwsze używam je powtórnie, wydłużam ich życie, przez co zmniejszam ich jakby ślad węglowy na ich życie. Po drugie kupując ciuchy z natu, włókien pochodzenia naturalnego, czyli na przykład z wełny, powoduje, że w czasie ich prania nie uwalniam do środowiska szkodliwych plastikowych mikrowłókien, które potem zabijają zwierzęta, więc moje podejście jest takie yy, i będę się tego trzymać. Yy, na razie się sprawdza. I yy, tyle. Ok, pytanie 10 na 11. Jak dużo ciuchów yy, naprawiasz każdego roku? Yy, więc jeżeli odpadnie mi guzik yy, albo yy, mam małą dziurkę, to Staram się ją zaszyć. Nie, nie, nigdy nie, nie wyrzucam ciucha z powodu małej dziurki, ale czy ja coś naprawiłam w zeszłym roku? E, chyba nie, bo nic mi się nie popsuło, więc zaznaczę zero. Ciekawostka, że oprócz kupowania ciuchów z drugiej ręki, najlepszym drogą do zredukowania naszego śladu. Jest przedłużenie życia ciuchów, które już posiadamy. Czyli najbardziej etyczna i ekologiczna szafa jest naszą szafą, czyli to, tym wszystkim, co już mamy, bez kupowania nowych rzeczy. Wiele przedmiotów, które mają jeszcze dużo życia w sobie, przedwcześnie ląduje na wysypiskach śmieci. To jest taka statystyka, że około, jest to około 10 milionów rocznie. Jeżeli przedłużymy żywotność naszego ubrania o jeden rok tylko, to możemy zmniejszyć jego ślad węglowy o 25%. Ostatnie pytanie. Jak wyrzucam moje ubrania do śmieci? Zdarzało mi się, zdarzało mi się w zeszłym roku chyba nie wyrzucić tylko bardzo, bardzo, bardzo zużytą bieliznę. Która nie dawała się już do niczego. Jeżeli chodzi o rzeczy osobistego użytku, takie jak na przykład ręczniki, bo pozbywaliśmy się w sumie w zeszłym roku troszeczkę ręczników, to po prostu zawsze szukam, czy ktoś ich nie potrzebuje, czy, czy można je gdzieś wysłać. I jeżeli chodzi o ręczniki to wydawałoby się, że nikt nie będzie chciał kupić, dostać nawet używanych ręczników, ale schroniska do psów chętnie przyjmują zużytą pościel, zużyte ręczniki, szczególnie na zimę, ponieważ je wykorzystują do zwierząt i tak też skończyły nasze ręczniki, więc jak zużywam, no, żeby, nie wiem, czy te, te, tą zużytą bieliznę wy, zuży, wyrzuciłam z zeszłym roku, czy dwa lata temu, więc zaznaczam, że, o nie, ta strona znowu, że 5% ląduje w śmieciach, 5%, a 95% przedaje lub oddaje. Ciekawostka, czy wiecie, że tylko 15% wszystkich wyrzuconych ubrań sprzedawanych, przekazywanych do darowizn lub recyklingu w Stanach Zjednoczonych, 85% z tych porzuconych trafia na wysypisko śmieci. I teraz jest taka informacja, że ponowne użycie odzieży jest najbardziej ekologiczną rzeczą, jaką możemy zrobić. Ja wystawiam na Alikwę, przeważnie oddaję za darmo, bo ba bardzo ciężko jest sprzedawać um, używane ciuchy. Przynajmniej nie wiem, może tego nie umiem robić. Okej. Okay. O, koniec. Ok. Jak duży jest Twój ślad węglowy? Jestem zieloną królową. Jest. 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 Yes. Nieźle. I teraz tak. Moje nawyki modowe zużywają 163 funty emisji dwutlenku węgla, co jest około, funt to jest około pół kilograma, czyli to jest około 80 kg dwutlenku węgla rocznie. Mój ślad węglowy jest 90% mniejszy niż średni ślad węglowy konsumenta. I teraz pytanie, czy to jest konsument w Stanach Zjednoczonych? Oni mają, moim zdaniem, to powinna być w ogóle oddzielna, ma oddzielne statystyki dla Stanów Zjednoczonych i całej reszty świata. Więc chyba chyba okej, okay. ciekawe, czy oni to w sumie muszę doczytać. Czy oni te procenty liczą z wypełnionych już testów, czy, czy nie, no muszą mieć jakieś statystyki, bo przecież ktoś musiał jako pierwszy wypełnić test i mieć swoje porównanie. I mój odcisk węglowy jest równoważny jednemu lotowi z San Francisco do Los Angeles. Jak to jest daleko? Możemy zaznaczyć samolot w Google Maps. Okej, okay, czyli jest to około godzina 20 lotu. I daje to... Jak to jest odległość? A zobaczymy samochodem odległość. O Jezu, mile. Nie wiem to jest mila. Dobra, nieważne. E, około 5 godzin drogi, czyli to tak jakby przyjechać w całą Polskę. E, no, wydaje mi się, że nie jest źle. Jestem ciekawa, czy ktoś wypełniał ten test ze mną. Trochę się stresowałam, ale jest okej. Okay. W tym roku zamierzam kupować jeszcze mniej, więc będzie jeszcze lepiej. E, dajcie znać, czy ktoś robił ten test ze mną, albo czy ktoś go zrobi... Pił po czasie. Jaki jest Wasz odcisk węglowy? Bardzo mi to interesuje. I co tutaj jeszcze mamy? 13 sposobów, jak możemy teraz zredukować nasz ślad węglowy. Ok, to pewnie pomysł na, to pewnie materiał na osobny filmik, nie będę o tym teraz mówić. Także chyba na tym skończymy. Fajnie wiedzieć, że. To, co robimy ma sens i yy, jakoś w jakiś sposób oddziaływuje na środowisko, bo jednak cyfry nie kłamią. Yy, także podzielcie się koniecznie swoim wynikiem. Yy, ciekawe, jaki jest przeciętny yy, wynik Polaka. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!